swoje i zespołowe jakieś struktury, albo przejąć, tubylcy powinni przejąć partie, które już są ukształtowane. Przecież nas jest większość w tym kraju. I tubylcy nie powinni być dupowaci, tylko powinni, każdy z nas powinien wyraźnie być w partii. Jedyna droga, cokolwiek to się nazwie, stowarzyszeniem, ale najważniejsze przejąć nawet te dominujące partie. Tak powinien wykształcić moim zdaniem i do tego zmierzać i gdziekolwiek się pojawi, powinien pojawiać się zespołowo, z dobrze zgraną grupą. W tym problem. Żeby przejmować, tworzyć koła i dominować tej partii i wymuszać na tej partii, żeby transmitowała i sprzyjała tym oddolnym potrzebom społeczeństwa. Uzupełniając właśnie pana myśl, dlaczego Unia regiony powołała, a nie małą ojczyznę? Bo im wygodniej kłamać w regionach i finansować, a oni dzielą finanse tak, jak im jest wygodniej. A małe ojczyzny już by nie tak nie kłamali. Jeszcze bo korpusy by byli społeczne i kontrolowali wydania finansowe. Jeszcze jest gorzej, w Konstytucji nie ma zapisanego granic Rzeczpospolitej Polskiej, jak się zrobi takie regiony mieszane, polsko-niemieckie, czeskie, inne, to żeby po to wtedy te granice zamazać, cholerę. No, a wtedy wiadomo, kto ekonomicznie dominuje, to sobie przejmie władzę, wystarczającą władzę ekonomiczną, a wtedy i dominację. Każdą. Wrócę do, czy przyszedłby ten, przyszedłby, ponieważ ten pan, który za plecami działał, zastępca tego pana, napisał pismo do Urzędu Marszałkowskiego, że my się nie zgadzamy, ponieważ Andrzej Siedlecki źle działa na organizację, na rozbicie organizacji Armia Krajowej. I szef napisał do Warszawy, że niepotrzebnie on reaguje. Został wyrzucony z Armii Krajowej. Mamy ludzi. Widzimisię powiedział, że działam na rozbicie Armii Krajowej, a nie był lwowiakiem, ani tylko zastępcą zwykłym i zostawił mi to pismo w Urzędzie Marszałkowskim. I ja już miałem ściągniętego Sulatyckiego z Gdyni. Była prelekcja, żeśmy dyskutowali. To ja się cieszę, że takie coś było. A ten wszaz po prostu napisał takie pismo i po prostu przekreślił całą działalność moją. Jedno taka zawiść jest dość powszechna. W związku z tym powinniśmy coraz częściej prezentować i swoją życzliwość na rzecz najbliższego nawet otoczenia. To mnie bardzo zabolało. Każdy z nas powinien szybko zaprezentować, co ja mogę zrobić na rzecz najbliższego otoczenia. Czym dysponuje, jaką wiedzą, jakimi umiejętnościami, jakimi propozycjami i tak każdy z nas powinien się codziennie legitymować wobec otoczenia. Co ja mogę zrobić dla innych? Chciałbym jeszcze albo nawet na dobro tego. Panie Andrzeju, bo pan jest pierwszy raz na sojniku tutaj ziemskiej prowincji wrocławskiej. Czy pan przyjdzie za miesiąc? Postaram się przyjść. Tak? Bo to jest ważne, żeby przychodzić, żebyśmy mogli kontynuować tą myśl pana, ten wątek, bo dzisiaj no, ja nie widzę, żebyśmy mogli jakąś decyzję w tej kwestii podjąć. Dobrze, że pan przedstawia. Tylko pochwalę się tym, że poparł mi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sekretariat stanu Michał Kulesza, pełnomocnik rządu do spraw reform ustrojowych państwa. Andrzej Siedlecki do mnie pisze. Tak, no to, to było zwinięte i tak zapoznamy pisane. Zapoznamy się przez ten miesiąc, oswoimy się z tym tematem. Pani, może pani posłuchać? Tak, słucham. Serdecznie dziękuję panu za przekazane mi postulaty, rozwiązania zaniedbań w usługach kolejowych oraz zmian w ustroju systemu usług publicznych. Celem moich działań jako pełnomocnika rządu do spraw reform ustrojowych państwa jest wprowadzenie samorządowych powiatów i województw w takim kształcie, by przyczyniły się one do usprawnienia działalności administracji rządowej, to znaczy poziomej i pionowej, bo tak rząd powinien działać. Ja to już moje słowa teraz. Wzrostu znaczenia więzi lokalnych i gospodarczych w małych ojczyznach, jak i zwiększenia potencjału intelektualnego społeczeństwa.
piękne hasła i trzeba zabrać się do ich realizacji. Natomiast tej z Paryża pozwoliłem sobie do tego, do tego transportu. Mamy Polskę w takim przełomie i mianowicie czy ta zjednoczona prawica utrzyma się przy władzy, czy zostanie wywrócona i po której my jesteśmy stronie i co powinniśmy zrobić, bo na naszych oczach może się dokonać wielki zwrot, a nie wiadomo w którą stronę. Jak my wybronimy jakieś dobro jako wykształciuchy i dobro dla tego narodu? Jak się szczątkowo przynajmniej przyczynimy do tego? Chciałbym dodać, że reprezentant Polski w Paryżu, to jest UIC, Międzynarodowy Instytucja Transportu, jako reprezentant pisze: jako reprezentant Narodowej Organizacji Kolejowej nie mogę nadać sprawie biegu służbowego, gdyż nie istnieją adekwatne dokumenty PKP potwierdzające taką potrzebę. Jednakże uważam Państwa inicjatywę w usprawnieniu rozwiązań organizacyjno-eksploatacyjnych za cenną. Zapewniam Pana, że po ponownym przeanalizowaniu wniosku i zgłoszeniu wariantu, który byłby pozytywnie zaopiniowany przez PKP, zrobię wszystko, co będzie w moich kompetencjach, aby rozpowszechnić Pański wniosek na forum międzynarodowym. Piękna sprawa. Więc proszę wyciągnąć ten wniosek. W takim razie spróbuję znaleźć jakieś kontakty i żeby proszę Pana przyjęto gdzieś przynajmniej na szczeblu dyrekcji PKP we Wrocławiu do rozmowy. Wróćmy do czasów bieżących. No to dziękuję. Jakie widzicie siły i komu trzeba pomóc? Pomóżmy sobie, tutaj mam też po której my jesteśmy w stronie. Jakie są główne siły, które w tej chwili przejmują Polskę No może powróćmy do numer 3 Laudas z poprzedniego sejmiku, z trzeciej sesji. Sejm Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej żąda wprowadzenia zakazu zadłużania gmin, powiatów i miast leżących na ziemi prowincji wrocławskiej pod rygorem infamii oraz wyznaczenia zarządów komisarycznych. Bardzo istotna sprawa. Napisałem tak, podjęliśmy do Pani Baty wniosek od Konwentu Narodowego Polski o wyznaczenie w związku z narastającym gwałtownie zadłużaniem Wrocławia o wyznaczenie komisarycznego zarządców czy zarządcy obojętnie. Powiatu Wrocław, miasta czy miasta? Miasta. No bo w innych powiatach prawdopodobnie jest sytuacja bardzo podobna. Obawiam się. Strzemnicy, jak Pan przyjedzie, Pan Mroziński, tak? Tadeusz Mroziński. Byłoby wspaniale za miesiąc, bo co się stało w Trzebnicy, w powiecie? Powołano drugiego starostę, Rada Powiatu Trzebnickiego powołała drugiego starostę i przez jakiś czas było dwóch starostów. Ten nie został odwołany poprzedni, partyjny. Nowy partyjny z innej partii został powołany i taki dualizm zlikwidował wreszcie wojewoda, nowo powołany, bardzo młody wojewoda. Mamy bardzo młody, 35 lat zaledwie. Niedawno Beata Szydło powołała wojewodę. U nas? Dona Śląskiego. 35 lat. No to jestem już same faktem oburzona, że ma 35 lat. Bo to jest to, o czym Pan mówi. Są młode osoby, zrobiły błyskotliwą karierę w partii PiS. I czy wojewoda może mieć 35 lat, to ja bym była skłonna powiedzieć, że nie. Zazdrośmy, bo po skończeniu studiów została Pani od razu prawnikiem, a teraz, żeby zostać prawnikiem, trzeba mieć 50 lat. Panie Henryku, ja studia skończyłam 10 lat temu zaledwie. Aha. Nigdy Pani się nie dotka do pracy w prawie. Dokładnie tak się ze mną stało. Ale wojewoda uważam nie. I Beata Szydło powołała w województwie dolnośląskim, najbardziej zadłużonym województwie w Polsce, wojewodę, który ma 35 lat, partyjnego oczywiście, a w województwie śląskim wojewodę, który ma 34 lata. To jest tak oburzające po prostu, że powołuje na wojewodów tak młode osoby partyjne. On był ten nasz wojewoda, nasz w cudzysłowie, dolnośląski, on był zaledwie radnym miasta Wrocławia.
Czyli politycznie po prostu... Nie, był posłem. Był posłem. Ja czytałam, że był pan radny. Podkłada szprychy, ile się da nowym przemianom. Proszę podkładać. W każdym razie zlikwidował ten dualizm w starostwie czernickim, w tej chwili odwołał tego platformersa, no w tej chwili jest na stary wojewoda pisowski czy dalej wojewoda. Z tym, że problem, który jest, z którego wyłonił się ten podwójny starosta, wcale nie zniknął tymże. On tam dalej jest, także jak przyjedzie marszałek, mam nadzieję, od 14 lutego Tadeusz Mroziński na następny nasz sejmik prowincjonalny, to może dowiemy się więcej, na czym ten problem w Czernicy polega, bo tam jest w tym starostwie jakiś większy. Społeczeństwo powinno natychmiast ukarać tego, z daleka nie widać, z Wrocławia nie pomaga. Tam coś jest, co spowodowało to. Żeby stosować tak, tak. Tak. Znaczy, no wystarczy, że nasz poseł ziemski z powiatu czernickiego przyjedzie, bo na nasz sejmik prowincji powinny przyjeżdżać powiaty. Nie powinno być tak, że przyjedzie 20 osób z Wrocławia, i tylko Wrocław będzie reprezentowany. Tak absolutnie nie powinno być. Powinno być maksymalnie 10 osób z jednego terenu. 10, bo mamy 10 głosów. Ja nawet dzisiaj nie jestem w stanie przeprowadzić żadnego głosowania tak naprawdę, bo znowu mamy tylko Wrocław. Nie? Tak. Czyli o kworum nawet zbliżonym nie może być mowy, bo możemy mianować pana Henryka na przykład marszałkiem grodzkim powiatu miasta Wrocław, pana na przykład powiatu wrocławskiego marszałkiem i wtedy mamy dwa głosy już, ale co dalej, nie? To jest 10 powiatów wchodzi w skład naszej prowincji ziemskiej i one mają, te ziemie mają głosy. Ile powiatów wchodzi na 10? Dlaczego 10? A nie powinien się dzielić powiatami? Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Szczeliński, Średzki, Trzebnicki, Wołowski, Wrocławski i Wrocław na prawach powiatu. To jest prowincja wrocławska. Liderzy trzymają się schematu, że umieją podzielić i tego, i liczą, że zamy się i struktury pojawią. Zamiast lider 10. Wymyśleć i coś dla społeczeństwa zrobić takiego, że dostaje uznanie. I nie, no ma pan lidera, 35-letniego wojewoda. Proszę bardzo, ale proszę nie dlatego, że był lekarz, tylko dlatego, że od razu miał pomysł i od razu o coś publicznie walczył i postawił, jakieś sukcesy osiągnął. Więc w takim razie pytam się, jeżeli tu są liderzy, co, czym mogą zaimponować społeczeństwu? I wtedy pojawią się i ludzie, przedstawiciele poszczególnych regionów, poszczególnych powiatów. Ale trzeba mieć koncepcję, trzeba mieć... Panie Henryku, jeżeli na sejmik, to jest czwarta sesja zaledwie. Oprócz założycielskiej jest czwarta sesja. Że na sejmik za każdym razem przychodzą inne osoby i my musimy wyjaśniać za każdym razem tą ideę sejmikowania, no to my jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. Będzie piąta sesja w lutym. Ja mam nadzieję, że przynajmniej to państwo, które tutaj jest dzisiaj, ci szlachetni rodacy, przyjdą, żeby ten skład się powtórzył. A może jeszcze dojdzie pan Wojciech Strąg, który dzisiaj no, nieusprawiedliwiony nie I ma na go. Tym się skończy, czy będziemy mieli jakiś plan? I pan Mroziński przyjedzie. Liczę na to, że też inne powiaty przyjadą, bo procedować możemy tylko jak są ziemie, reprezentowane ziemie powiatu. Pan Tadeusz chce zabrać głos, tak? Tak, statut tak, na chwilę, żeby pan ogłosi. Jedną sekundę. Tak, proszę. Ja już dokonałem podziału państwa polskiego na rejony administracyjne, znaczy może nie dokładnie ja, ale bardzo dobrze zrobił to pan Edward Gierek, kiedy podzielił państwo na 49 województw, czyli zafundował nam święto pięćdziesiątnicy. To jest bardzo ważny podział administracyjny 49. Ja to wykonałem taką mapę już 2 lata temu. Każde województwo, bo obdarzyłem jedną literą alfabetu głagolicowego, żeby wzmocnić jego siłę. Można to zobaczyć na mojej stronie internetowej, ta mapa jest. Mnie się wydaje, że, bo pan tu wspomina, Henryk, inicjatywę. Mam troszeczkę takich inicjatyw odbudowania państwa polskiego.
kwestię z krzyżem, jak rozwiązać, jakim krzyżem powinniśmy się posługiwać. Zgodnie jak jest w wiatrodbiorze krzyża, który oznacza również chleb nasz powszedni. To są mistyczne historie, ale każde państwo powinno mieć historię oficjalną, która idzie na zewnątrz, ale i tą historię, znaczy historię, podłoże mistyczno-filozoficzne, każda instytucja. Jeżeli nie ma podłoża filozoficzno-mistycznego, to państwo upada, nawet królestwo. Dlatego zresztą królestwa upadły, bo były niewygodne, że tak powiem brzydko, rządzicielom tym światem, tym elitom, które rządzą się światem, bo usunęli królów, nawet proszę sobie poczytać, jak usunięto króla w Nepalu. Zresztą w innych krajach też usuwano cały czas tych królów, jakbyśmy powiedzieli. Dlatego, że za nimi stała tradycja i mistyka. I tą mistykę należy odbudować przede wszystkim, a natomiast efekty przyjdą same, tak jak jest zapis ewangeliczny. Najpierw postarajcie się o Królestwo Niebieskie, a reszta będzie wam dodana. Bo ja nie jestem dewotem jakimś tam moherem, beretem czy czymś takim, absolutnie. Tylko, że niektóre zapisy starożytne są sentencjami, które powinny nami kierować, że tak powiem. Ja zajmuję się takimi rzeczami, zajmuję się historią od zawsze, że tak powiem. Panie Tadeuszu, czy mógłbym Pana myśl wydłużyć w taki sposób, że już w szkole podstawowej powinni nam pokazywać, jak upadały albo rozwijały się i dlaczego poszczególne cywilizacje i narody? I co było ich klęską, gdy upadały? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że można zabić państwo czołgami i naród, można ekonomicznie przejąć, może także swoją mniejszość i tak spełznąć na wszystkie zarządzanie krajem, że tych tubylców można dobić kompletnie i poczynić gojami. Więc w takim razie ten mechanizm powinien być wyraźnie uświadomiony, żeby każdy obywatel tubylec od młodości wiedział, co grozi jego narodowi, jego plemieniu. Żeby zabić naród, to najpierw trzeba zabić jego ducha. Ja się zabiję, to ducha, to się robi gender. To zamiatane, tak my to czujemy, to właśnie. W tych małych ojczyznach. Odkłamana, prawdziwa. No więc trzeba historię prawdziwą teraz odtworzyć i powielić, podać w szkołach. Proszę zajrzeć na mojego bloga. Proszę zajrzeć na mojego bloga, na bloga moich znajomych, na blogi moich znajomych, którzy się właśnie tym zajmują się odkłamywaniem historii. Niech pan poda adresu na czacie. Panie Pawle, pan chciał coś powiedzieć. Tam jest chyba na tym odwiedzam. Internet się nam włącza, bo oni nas nie widzą. Bardzo cenne. Mogę powiedzieć, żadna tajemnica. Bardzo cenne, oczywiście. Jest mnóstwo informacji. No ja mam zapytanie, czy przeszkadzałoby państwu, żeby tu było dwadzieścia kilka zdjęć, a lepiej nawet, jeżeli ja zapłacę na miesiąc 20 zł, to każdy z nich może przyjść swoją kamerką i możemy go widzieć, jak mówi, czyli nawet mowę ciała będziemy odbierali. W związku z tym ten ekran, ten obraz, jeszcze nie skończyłem, to jest najważniejsza sprawa. Nic nie będzie pani, nikt do pani nie przyjedzie, płacąc i tracąc kilka godzin, żeby spotkać i posłuchać pani gadania. Trzeba ludzi uszanować. Jest nowa technika, spróbujmy ją wdrożyć. Wszystkich 25 z tych powiatów możemy mieć tutaj w komfortowych warunkach dla nas, a zwłaszcza dla nich. Dlaczego się pani upiera, że oni muszą przyjeżdżać? Dlatego, że... Bo jestem usłyszeć, co pan Paweł chciał powiedzieć. Jestem... Nie usłyszałam, bo osoby z internetu, które nawet nie widzę, one mnie nie widzą, włączają dlatego się... Dlatego mówię, zapłacę 20 zł i będą wszyscy panią widzieć... Nie da się w ten sposób obradować, panie Henryku. To w tej chwili było... Skończyłem, więcej nie zabieram głosu. Niech pani gada. Osoby, które przyszły, zawsze są ważniejsze. To po pierwsze. Drugi raz mamy sytuację z via Skype i jest tak, że
nie możemy w tej chwili zajmować się na tym sejmiku prowincjonalnym wszystkimi problemami na ziemi i w Polsce i w ogóle. Takie chciałbym wypełnić, bo tworząc małe ojczyzny, od razu tu nie potrzeba tej duchowości, tej mistyki, bo to jest, faktycznie jest sprawą indywidualną, mistyka i tradycja jest sprawą rodzinną i indywidualną. Tworząc działanie oddolne, wyeksponowujemy aktywność społeczną. W tej aktywności widzimy humanitaryzm. Poprzez humanitaryzm i aktywność widzimy kandydata na posła. Bardzo zbieżne są myśli i ciąg dalszy tego, co rozmawiamy tutaj, co Pan powiedział. Ta mistyka i to wszystko, to jest humanitaryzm, ten nasz duch to jest, nasze działanie, nasza aktywność, tego nie zrobi żadne prawo w życiu. Żadna konstytucja tego nie zrobi, jak nie zrobimy małych ojczyzn. Dziękuję bardzo. Jakby to nazwać, Amen. czy to będą małe ojczyzny, czy... Ważna jest integracja społeczna. A jeszcze mi wypełnię, bo mi wyleci. Nie. Proszę dać panu Pawłowi powiedzieć. Tak. No proszę. Teraz bym zaczynało. Dobrze, już jestem na tropie. Jeśli mamy 2 lub 3 powiaty, wewnętrzne właśnie te współpraca. Widać krzywdę, widać bezrobotnego, bezdomnego widać. Widać potrzeby charytatywne widać. No to tylko. Proszę, jeśli przepraszam, to bardzo. Tak, potrzeby potrzebami, ale musi być jeszcze taki duch społeczny, który będzie integrował te społeczności. Będzie integrował te społeczności. I jeśli się nie będzie wywiązywał w ciągu kwartału. Żadne statuty. Pozwolimy panu skończyć jedno zdanie? Tak. Żadne statuty nie załatwią, nie rozwiążą problemu. Trzeba wrócić do korzeni, odrzucić multikulti, które przyszło z Ameryki i w tej chwili ogarnia Europę i także Polskę. Są środowiska, które to kultywują. My musimy się zintegrować i stworzyć warunki, odrzucić to wszystko i wrócić do polskości, do korzeni, do wiary, bo to jest podstawa tworzenia więzi społecznych. Potem dopiero stworzyć regulaminy, jakbyśmy to nazwali, czy to będą małe ojczyzny, czy to będą powiaty, bo nie. Integracja będzie. Powiaty wtedy są. Wtedy będzie integracja. No to integracja jest poprzez działanie. Oczywiście. Poprzez działanie. Tak. Więc nie ma. Muszą być wtedy już jakieś ramy prawne tych działań. Zapisane. Na podstawie. Zapisane. Jednolite. Dla wszystkich około 164. Oczywiście. Jednolite. Ja byłem na spotkaniu Ligi Kobiet. Proszę się zatrzymać. Pani Irenko, proszę, pani ma głos. Jakoś tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. I tu. Musi być polszczyzna, żeby to Polacy zaczęli rządzić wreszcie. No, pięknie. Naprawdę. Proszę nie przerywać. Bo cały czas się mówi tylko Polska. A gdzie ci Polacy są? Przecież to jest zbieranina tej Platformy Obywatelskiej, sama zbieranina. I Niemcy, i Turcy, i Żydzi, wszyscy. Tylko nie Polacy. Geje. Geje też są. No to jako kolaboranci. No. Bo im wygodnie. Tak się naprawdę polszczyzna się liczy, żeby my Polacy zaczęli sobą rządzić wreszcie. Proszę pana, byłam teraz w niedzielę przed świętami na placu, aż mi wstyd było. Platforma Obywatelska dawała karpie za darmo. Słuchajcie, to jest obciach. Kto to finansował, trzeba spytać. Platforma Obywatelska, kto? Co rozdawali?
Kartkę na święta. No piękna. Widzieli? Za darmo. Kolejka była taka straszna, ludzie wszystko podpisywali. Za 20 zł się sprzedać. Kot, deklaracja. No. Poparcia. Poparcia, tak. Żeby później przyjść na ulicę. Więc postać. Jest groźba, że ta Zjednoczona Prawica może upaść. Czy po której my jesteśmy stronie, czy przynajmniej właśnie. Będziemy tak jak pani. Krótko na ten temat. Pod szprychy wkładali i prawicy i kołki, albo młody, albo coś innego. Niech pani tak ciągnie za tą PO. I za zdrajcami. Przegrali, powinni odejść. Ja na sali mierzalnej miałam też z tego problemu, z tego powodu kłopoty, że cytowałam artykuł 33 z Konstytucji obowiązującej nadal od 80 lat kwietniowej 1935 roku, numer 33, która wprowadza jasne ograniczenia wiekowe, że poseł nie może być młodszy niż 30 lat. Musi być starszy. A osoba, która głosuje, wybiera, musi być starsza niż 24 lata. Nie 18, tak jak teraz w trzeciej RP jest, tylko 24. A poseł 30. I myślę, że dla wojewodów też powinny być ograniczenia wiekowe, że po prostu jakiejś przyzwoitości i doświadczenia życiowego człowiek nabiera z czasem. I po prostu wystawianie tych młodych osób w PiS-ie nigdy mi się nie podobało. A teraz, kiedy dwóch wojewodów w tak trudnych województwach, jak Dolnośląskie i Śląskie, jest tak młody... A nie po wieku. Po owocach. Ale dlaczego młody człowiek, to dobrze myślący, po szkole, po wszystkim, on myśli. A już 50 lat człowiek już ma, to już tak nie myśli jak młody. I problem, czy dobierze sobie doradców i czy my starzy mu pomożemy, a nie? W życiu, bo my już zapominamy. W każdym razie, jak ja to powiedziałam na Sejmie Walnym, to... do głosów dochodziły w ogóle niektóre prowincje przysłały marszałków bardzo młodych, poniżej 30 roku życia i było bardzo dużo kontrowersji z tymi właśnie młodymi. Proszę sobie filmy zobaczyć, co tam się dzieje. A ja wśród młodych widzę zdolniejszych od siebie. Dla studentów, dla studentów to są... Oczywiście. I jeszcze się nie dopchałem nigdy do koryta. I nie muszę mieć kolejki. Ja też nie, ja jestem, może głośno o nieraz mówię, ale jestem skromny co do wypychania i co do zmian. Jestem bardzo szczęśliwy. A wręcz przeciwnie, proszę pani. Do samorządów gminnych i powiatowych zaangażowałbym kobiety, obniżając próg wyborczy. Dla potrzeb aktywizacji, robienia aktywów robienia, bo kobieta jest mądrzejsza przez swoją płeć, jest więcej rozumowo, bierze do życia, podchodzi mniej niż mężczyzna. Ten wyjątek tylko, do gmin i obniżyłbym próg wyborczy. I robimy, i wtedy robimy z kilku, z cech rzemieślniczych, z, tak powiedziałem, ze straży pożarnych delegatów do tego korpusu i przewodnicząca takiego korpusu jest kobieta. Nie musi być kobieta, ale zakładając. I wtedy robimy, a my mamy prawo jej doradzać, jako starsi i rodzina ma, i to wszystko, żeby właśnie przyciągnąć między skończeniem szkoły maturalnej a studiami, bo na studia się nie dostaje, dać możliwość aktywizacji właśnie. Dobrze. Ja bym teraz powiedział o tym, że w Łodzi byłem na takim spotkaniu dużym, konwentu i ktoś zaproponował, najpierw zmówimy pacierz i towarzystwo się rozeszło. Nieważne, czy ja jestem ateistą, czy wierzę w Pana Boga, ale mamy wspólną sprawę i więcej byłbym za tym, żeby ten krzyż wniesiono. Co mi to przeszkadza, krzyż? Jest on pewnym symbolem. Więcej, on dyscyplinuje katolików do pewnej uczciwości, i do odpowiedzialności. Jeżeli oni w obecności Pana Boga na tym naszym spotkaniu chcą się wypowiadać i chcą działać, to ich to jeszcze bardziej dyscyplinuje niż tych ateistów. Co mi przeszkadza, że oni nawiązują do pewnej fundamentów chrześcijaństwa?
mają myśleć na bieżąco i widzieć, gdzie jest ta polska racja stanu, narodu. Ale to nie chodziło o obecność krzyża, chodziło o to, żeby on nie był zamównicą. Że jak jest kamera skierowana... Miał być podeptany? Nie. Gdzie mógł być? W kącie? Nie, dlaczego w kącie? No, ale gdzie? Jest bardzo dużo miejsc. Ale gdzie? Bo ja czuję... No to gdzie? W wykopcu? Po prostu... Gdzie? Gdzie? Gdzie pani Andreas chce postawić krzyż? Za mównicą był. No i co mi tak przykro? W każdym kadrze... No, jak w Warszawie wisi, to jest w Sejmie, no to nad drzwiami wisi. Zupełnie nie za mównicą. Nie za mównicą. Tu się nie dało praktycznie zrobić, no szkoda, że rozmawiam z osobami, przepraszam, ale, które nie były tam, nie widziały nawet filmów, bo właściwie... No nie o to chodzi, jest mnóstwo, ja głosowałam przeciwko temu, żeby jako marszałek tej prowincji, żeby on był zamównicą. Lekko obok już by było co już innego. Już sztucznie rozbiła pani, nowy problem pani postawiła na sali. No problem według mnie stworzyła osoba, która ten krzyż przyniosła. A co tu przeszkadza? Ale pani też nie chce mieć gwiazdę Dawida, co pani chce. No. Z Bogiem robi mi to, nie? Nie no, nie było krzyża. Otworzył marszałek Leszczyński. Multi kulki nie jestem tego zdania. Otworzył obrady Sejmu i ta osoba, która wniosła ten krzyż, spowodowała zamieszanie. No ale która to osoba była? No to nie powiem. A czy, Knurowski. Czy nie bardziej taktowne by było zajęcie się sprawami Knurowski? Programu, sejmiku? No, no dokładnie, dokładnie. A znowu pan Henryk zaczyna temat krzyża. Nie rozwiązanie miejsca. Umieszczenia na pewno, krzyża. Dlatego zaburzono obrady, wnosząc ten krzyż, niepotrzebnie zupełnie. Wniosłeś krzyż, to jeszcze ten pacierz nie wyklep według tej regułki, tylko zwróć się z powagą do Pana Boga, że Ty chcesz dla Polski, dla naszych tutaj wszystkich zebranych i swoimi słowami wypowiedz to, co o to się modli, a nie tylko tą wyklepać. Cały czas są problemy, bo są tacy marszałkowie, przyjeżdżają tacy marszałkowie z różnych ziem, którzy ciągle napierają na najróżniejsze pacierze, a to Piotra Skargi, a to Ojczynasz po łacinie, a to jakiś onędze modlitwy. No horror po prostu, horror. Nie możemy iść dalej z obradami, bo ciągle pojawiają się te emocjonalne pacierze. Podstawy, Ojczynasz, wystarczyło. Nie wystarczy raz. Nie wystarczyłoby, dlatego że oni są nadgorliwi i niektórzy proponują łacinę, no po prostu ja horror jakiś. I ciągle stoimy w miejscu, z tym pacierzem, po prostu zdecydowanie są tacy marszałkowie i mają poparcie swoich ziem, że chcą odreligijnić te zajmowanie. Knurowski z jakiej ziemi jest? Knurowski z jakiej ziemi? On przyjechał w Berlinach albo Zrzeszowa. No właśnie nie wiadomo co tam jest, bo jest, on był na sejmiku u prowincji, która odrywała się od Konfederacji Niepołomickiej. Jest taka prowincja, która nie chce być już w Konfederacji Niepołomickiej. Tym samym grożą inne prowincje. I ja też zastanawiam się nad postawieniem tego tematu, tylko że to nie mogę, ja nie mogę tutaj głosowania przeprowadzić, bo nie mam kworum. Jeśli też, jeżeli Państwo nie widzieliście tych filmów nawet, no to... To trzeba czuć po prostu, to nie potrzeba widzieć. Ten krzyż widzę na przykład przed mównicą, na przedmównicą. To, to ja streszczę w tym rzecz. Nie o krzyż, dla mnie krzyż nie jest problemem, żeby się tu czytamy. Dla mnie też nie jest problem. Ale sam sposób zaburzenia, że on wszedł z tym krzyżem jako po prostu... Nie uzgodnić z nikim może na przykład. I głosowanie się odbyło, ale dopiero po zawieszeniu tego krzyża. Ale o co chodzi, że o coś dużo poważniejszego chodzi z tym mistycyzmem, który rzeczywiście, tak jak tu pan Tadeusz Mroziński powiedział, on jest powszechny w Polsce i powszechny jest także na obradach każdych rzeczywiście. I tu też to czuję, że ten mistycyzm chociażby przez to Skype wszedł, został wyartykułowany. I ja jestem wdzięczna panu Tadeuszowi, że to tak powiedział. Ale marszałek Sejmu Wolnego, Wojciech Edward Leszczyński, pierwszego dnia przeprowadził głosowanie na temat limity tej sesji, czyli odroczenia obrad na następny termin w styczniu w Konstantynowie Łódzkim, a następnego dnia przeprowadził głosowanie, które wypadło kompletnie odwrotnie.
Po prostu o 180 stopni ostre. Jak pierwszego dnia posłowie wszyscy, oprócz Kanadyjczyka, wszyscy byli za limitą, czyli odroczeniem i zrobieniem w Konstantynowie limity 11 sesji, tak następnego dnia nagle jakby z zadziałaniem jakiejś czarodziejskiej różdżki po naradzie nocnej, bo sama osobiście widziałam tę naradę nocną do późnych godzin, beze mnie i bez większości, część tam tylko marszałków była, zmieniono zdanie, czyli tak jakby na SMS głosują. Czyli nie wszystkich zaproszono? To absolutnie. Tu się w ogóle coś tak dziwnego się zadziało w nocy, z pierwszego dnia na drugi, że zmieniono i to głosowanie wypadło tak, że cztery ziemie głosowały tak jak poprzedniego dnia, a inne kompletnie odwrotnie, na odwrót. Mam na uwadze, że pan jest to pytanie, jak to jest możliwe, że... A znowu mi pan przerywa. Jak to jest możliwe, że przeprowadza się, że marszałek Leszczyński Sejmu Wolnego przeprowadza drugiego dnia to samo głosowanie tak naprawdę. Po co? Nie powinien. Nie powinien. I kilka proceduralnych błędów popełnił moim zdaniem, bo jestem prawnikiem i oceniam to nagannie. Po prostu i to, że się jedna prowincja już oderwała od tego zajmowanego pod laską tylko tej jednej konfederacji. To jest zły znak. Nie wiadomo, czy nasza prowincja nie pójdzie w ten sposób także, ponieważ my zrobiliśmy sejm generalny wojewódzki, a nawet większy regionu południowych Zachód w Sobótce, w związku z tym, co się zadziało w Wiśniczu. I czterech marszałków, marszałek senior sejmowanego Morek i trzech marszałków prowincji. Po prostu zwołaliśmy tą limitę, mimo tego, co się zadziało drugiego dnia, bo no nie sposób wziąć to poważnie, co się tam zadziało drugiego dnia. I tak jakbyśmy dzisiaj przegłosowali coś, jutro się spotkali, przegłosowali zupełnie na odwrót. To tak nie powinno być. Nie powinno. A czemu? Nie powinno, dlatego że tworzy się zły zwyczaj, panie Henryku. Sejm walny nie ma specjalnie statutu, nie ma specjalnie jakichś regulaminów. On się tworzy na zasadzie zwyczaju. Dlaczego? Co to za jakieś akcjomaty takie? Może doszli do wniosku. Albo mały stan ilościowy był. Nie chodziło o limitę. Proszę pana. Pani Beato, tak? Mogę mówić Pani Beato, po imieniu. Proszę, pisze Polska Federacja Organizacji Kresowych. Ja nie wiedziałam, że jest Federacja Organizacji Pozarządowych. Ja myślałam, że jestem alfa i omega, ale to samokrytycznie podchodzę do tego. I doszedłem, żeby nie poza zrządowych, to napisałem kresowych. Uwypuklić działanie Lwowiaków i innych Sybiraków i innych, których organizacje rozpadają się, a chciałem ich skonsolidować. Tak, tylko czy myśli pan, że to jest ten nasz sejm? Nie, ja tylko tak naprowadzam. Co chciałem powiedzieć? Pisze Polska Federacja. A jeden pan powiedział mi, a to musi być Polska napisana? A jak pan myśli? Widzi pan? A kiedy niby jedno słowo, a jak ważne? Nie ważne. A kto to jest? Ukrainie będzie decydował nami? Nie no, oczywiście. Musi pozostać. Musi pozostać ta sprawa. I za bardzo my nie rozmawiamy merytorycznie o postępie gospodarczym, o takich bzdurach można powiedzieć, gdzie umieścić krzyż. No więc krzyż jest w sercu, krzyż jest w sercu. Jak marszałek Sejmu Wolnego, Wojciech Edward Leszczyński prowadzi te obrady, jakie tematy dopuszcza do dyskusji i powoduje tam głosowania, a jakie nie, blokuje niektóre, no po prostu różne się dzieją, przerywa, no sam mówi wiele minut, drugi marszałek Sejmu Walnego, Cezary Mariusz Tołsty, wyszedł na środek i mówił na przykład, że posłowie powinni się streszczać, czy marszałkowie prowincji powinni się streszczać, mówić krótko, a sam mówił o tym 15 minut, nie?
takie rzeczy. I no, ewidentna niesprawiedliwość, ewidentna jakaś taka w ogóle niejasność, nieprzejrzystość. A nocne obrady w zmniejszonych gronach, do których inni marszałkowie nie mogli dołączyć, bo w ogóle spali już, czy byli w pokojach hotelowych, to nie jest w porządku. Coś jest nie w ogóle. Ktoś musiał zmobilizować to. Jakieś argumenty przytoczyli, że to zostało to zebranie zwołane, ale... To moje oryginały są, ale... A pan kopię robił, ale tak? Ja, tak. Też oryginał. To bardzo niepokojące te informacje. Bardzo. I o tym chciałam porozmawiać. Jeszcze jeden. W ogóle coś się dziwnego stało, że na stronach... Po tym Sejmie w Wiśniczu marszałek Leszczyński umieścił na stronach, które ja cały czas promuję, mówiąc o tym na różnych filmach, na stronce naszej fanpage na Facebooku Sejmie Ziemskiej Prowincji Wrocławskiej, umieścił orędzie noworoczne, taką odezwę, która jest przesunięta religijnością, jakąś ultrakatolicką, wyklucza praktycznie osoby, które nie są aż tak bogobojne, czy w tym kierunku nie idą aż tak religijne. Po prostu jakieś kompletne nieporozumienie. Ja na to reagowałam. To zostałam wyrzucona z grupy na Facebooku Sejmiki Ziemskie. Jako marszałek naszej prowincji zostałam wyrzucona. A w ogóle obraził mnie kilka razy w tym Sejmie walnym, publicznie, bo to jest nagrane, że mówił do mnie, że ten sejmik jest fasadowy, w ogóle, już on mnie nawet nie tytułuje marszałkiem. W ogóle kompetencji takich nie ma do ściągnięcia mnie z tej funkcji marszałka prowincji, a on mnie nie tytułuje marszałkiem po prostu. Dostałam maila 5 dni temu od niego, w którym opisze o mnie ta osoba. No to jest coś niesamowitego, co się zadziewa. Informacja jakaś? Nie, to jest... Pan tam mówi pan Andrzej o promowaniu kobiet, a marszałek Leszczyński ma usta pełne frazesów, natomiast robi coś zupełnie odwrotnego. Nie dopuszcza praktycznie kobiet, oprócz dwóch swoich ulubionych marszałkini z rybnickiej ziemi do głosu i... Usunąć go. A jeszcze tym bardziej, że kobiet jest... Dlatego do Konstantynowa Łódzkiego zwołana jest ta, żebyście Państwo zrozumieli, że do Konstantynowa Łódzkiego na 23 do 20, to przechodzimy praktycznie do piątej części, do tej deputacji. Kto tam pojedzie z naszej prowincji? Ona jest zwołana, ta limita 11 sesji Sejmu Walnego, nie przez Leszczyńskiego, tylko przez Sejm Generalny Polski Regionu Południowy Zachód w składzie marszałek senior Sejmu Walnego, pułkownik Jan Morek i 3 marszałków prowincji. Opolszczyzny był tam w zastępstwie marszałek Szczytyński, marszałek Wałbrzyski, pan Mirosław Kidziński i ja jako marszałek prowincji wrocławskiej. My w czwórkę zwołaliśmy tą limitę, żeby dać szansę marszałkom prowincji przyjechać na limitę, której nie dał im marszałek Leszczyński, blokując zwołanie kolejnych sesji aż do marca, do końca marca. Na limity, znaczy na sesję, w ogóle nikogo się nie zaprasza. Tak jak tutaj, czy ja kogoś zapraszam? No nie. Ogłaszam dzieci, one są publiczne, ktoś czuje się wezwany, tu działa zasada wezwania, widziami się wzywa. Jeżeli ktoś czuje się wezwany, przychodzi. Olewa, nie interesuje go, nie przychodzi. A na pewno został. I tak samo jest, oczywiście, dlatego zbanował mnie z tego między innymi, bo już nie może tego znieść, że marszałkowie prowincji, którym on powinien służyć, bo on nie ma kompetencji jako marszałek Sejmu Walnego do odwoływania marszałków prowincji. Marszałka prowincji może odwołać sejmik prowincjonalny, ziemi prowincji danej. Mianuje tego marszałka i to właśnie na sesji 14 lutego się odbędzie, że ja będę prosić sejmik o absolutorium i jeżeli je otrzymam, to pięknie podziękuję. A jeżeli nie otrzyma, wybierzemy prawdopodobnie nowego marszałka. Ja nie mam przeciwko temu, że marszałkiem prowincji wrocławskiej został ktoś inny, bo ja się z tym godzę, że jest taka wola ziemi. Nie?
Kto jest bardziej zaangażowany? No, takie... Tak, tak to jest, że tą wiedzę o sejmikowaniu zdobywa się ciężko, dlatego że jest mnóstwo dezinformatorów na wszystkich szczeblach, we wszystkich mediach, czy to w telewizjach publicznych, czy to w radiu, czy w internecie. Mnóstwo dezinformacji, mnóstwo innej, obcej nomenklatury. Dlatego proszę mnie źle nie zrozumieć, ale sejmiki pracują na bazie sejmików prowincjonalnych, ziemskich prowincjonalnych. Także wprowadzanie nawet słowa korpus jest już zaburzeniem tego zwyczaju, dlatego że wytworzył się przez rok zwyczaj sejmików ziemskich prowincjonalnych. I naszym celem jest odtworzenie sejmików ziemskich powiatowych. I taką nomenklaturę przyjmujemy. To jest polska nomenklatura, bo powiaty to jest słowo staropolskie powiecu. Pochodzi od staropolskiego wiecowania. I o to się staramy, żeby powrócić do staropolszczyzny. Więc do zwyczaju wiecowania. To zamiast korpusu to co? Już opiszmy. Jaki to jest jednostka administracyjna, że tak powiem, bo ma pan do wyboru ziemia powiatu czy ziemia prowincji? Bo mnie cały czas to jest sugerowanie jako organizacja lub zespół, który wydaje decyzję. Ten sejmik wydaje decyzję. Sejmik wydaje lauda, dokładnie. To są uchwały. Lauda. I tu mamy takie właśnie lauda. Dzisiaj raudów popełnili. Żeby realizować to kto to będzie kontrolował? No właśnie. Nasze lauda pierwsze było takie. Sejm Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje sejm walny do wysłania deputacji w formie pisemnej do rządzących trzecią RP z żądaniem o wyasygnowanie środków na działalność Sejmu Walnego oraz Sejmików Ziemskich. I o to zabiegaliśmy po 2,5 miliona złotych. Beata Szydło i marszałek Kuściński Sejmu na Wiejskiej wyasygnowali dla Sejmu Walnego i Sejmików Prowincjonalnych, czyli dostalibyśmy pieniądze na powiedzmy małe dla zawodowych marszałków prowincjonalnych, bo to jest dużo czasu i dużo starań. Trochę pieniędzy na to, żebyśmy mogli salkę wynająć konferencyjną, żebyśmy mogli drukować więcej rzeczy. Uwzględnili to w kosztach, tak? Budżetowych. Uwzględnili, bo ja napisałam 24 listopada do Beaty Szydło na Twitterze i ona przychyliła się do mojej prośby na rzecz Sejmu Walnego i Sejmików Ziemskich. I pilotuje tą sprawę w Sejmie z marszałkiem Kuścińskim sam prezydent II RP Jan Zbigniew Potocki, konstytucyjny prezydent. A ci posłowie, ci marszałkowie na Sejmie Walnym Wiśniczu nie chcą tych pieniędzy. No to po prostu jestem w szoku. Oni nie chcą tych pieniędzy. Nie chcą pieniędzy, no to mają z Kosiną pieniądze. Bo ja nie mam na przykład, żeby wynająć w tym hotelu Wieniawa, gdzie spotkamy się 14 lutego, chętnie wynajęłam salkę konferencyjną. Gajowicka 130. 15, tak? 14, walentynki, niedziela. Ale nie mam z czego wynająć za salkę konferencyjną, prawda? No. I teraz tak, jest następna deputacja na tą limitę. Kto pojedzie? 23. I za co? Drugie pytanie. Przecież hotel kosztuje, dojazd kosztuje, wyżywienie kosztuje i znowu